Słuchajcie widzowie, w poprzednim odcinku wydarzyło się coś niesamowitego. Lemon, nie będę wymawiał jego imienia, powiem wam, że zrobił coś dziwnego. Otóż tak, był tutaj haker, który potrafił robić różne rzeczy. Potrafił hakować, zobaczcie, został mi tylko po nim blok poleceń, który w sumie tutaj mam w rączce, zobaczcie. Słuchajcie, musicie zostawić łapkę w górę, zanim ten właśnie blok poleceń, command blok poleci właśnie w tą przestrzeń. Uwaga, uwaga, zostawiajcie łapkę w górę, komentarz oczywiście, napiszcie w komentarzu command blok, zobaczymy kto napisze. Jak napiszecie, zostawię wam serducho, a ja, uwaga, macie 3 sekundy, zanim wyrzucę ten command blok, śpieszcie się, robimy wyścig. Uwaga, 3, 2, 1, leci, pyk, wow, od razu ja też poleciałem, okej. Kto zdążył? Brawo! A ja, słuchajcie, idę wam pokazać normalnie jedną rzecz, która jest w tamtym miejscu. Daleko, na pustyni. Dobra, idziemy tam. Od razu się przejdę. Czy widzicie tą pustynię? To właśnie to miejsce, tylko czekajcie, bo ja nie wiem, co się tam mogło wydarzyć, dlatego lepiej, żebym wziął jakieś kwiaty czy coś takiego. Słuchajcie, może przygotujemy tam jakieś miejsce, coś typu jakiegoś pochówku, nie wiem. Dobra, wezmę sobie na przykład 9 dirta i 9 kwiatków. To będzie tak jakby znak pożegnalny dla tego hakera, który właśnie tutaj był na naszym świecie, ale powiem wam szczerze, że się nie spisał, ponieważ no, myślałem, że on pokoda Lemona, ale nic takiego nie miało miejsce, więc lepiej od razu tam pójdę, od razu tam tutaj, nie wiem, patrzcie, to jest to miejsce, tamta dziura, widzicie? Na 12 dokładnie, okej, jeszcze jeden dirt, jeszcze jeden dircik i teraz już możemy iść, proszę was bardzo, okej, to jest to miejsce, zobaczcie na to. Tutaj znajduje się kwas cytrynowy, który właśnie Lemon Demon chyba tutaj wypuścił. Dobra, uwaga, uwaga, zobaczcie na to. Co? Patrzcie, co ja widzę! O nie! Jak to się... Co jest grane? To jest Herobrine! Zobaczcie, rozpuszczony w tym kwasku cytrynowym. Nie! Wow! Ej, to robi się przepotę... Nie! Bewsztyki wyrzuciłem! Nie, no tyle tego wszystkiego. Diament, diamencik od hakera. No nie wiem, słuchajcie, dobra. Zróbmy tutaj jakby takie kwiatki czy coś takiego. Proszę bardzo, na pamięć tego hakerito. No niestety, nie spisał się. No myślałem, że jak go przywołam, no to bez problemu go pokona. Ale widzieliście, co się wydarzyło. Został wrzucony, no nie... Zabrakło mi tutaj kwiat tego dirtów. No trudno, dobra, musi to zostać zrobione w tak, musi to być zrobione w taki sposób. Dobra, zróbmy tak, tutaj jeszcze cobblestone, a tutaj piasek, okej. Żebym ja tylko tam nie wpadł, bo naprawdę może to się skończyć kiepsko ze mną. Dobra, okej, mamy to zrobione, więc... Co on tu robi? Patrzcie, co on ma za miecz jakiś... Siekierę jakąś potężną, wow! Halo? Nie, patrzcie, biegnie za mną! Nie, przeskoczyłem! Dobrze, przeskoczyłem tą dziurę. Wow, on też wyskoczył! Nie, mam mało serduszek, proszę, tylko nie dotykaj mnie! Okej, dobra, szybko zawijać stąd, jak najprędzej się tylko da. Wow, jak jest blisko, mega! Nie! Dobra, ej, trochę przypał, bo miałem cały stak bewsztyków, te lody nic nie dają, w ogóle zobaczcie, że nie można się najeść lodami, no. Nie to jak w prawdziwym życiu normalnie. Dobra, czekaj, wyskakuję tutaj na drzewo, okej, patrzcie, on tu jest blisko mnie, dobra, może jakieś złote jabłuszka mam czy coś? Nie mam nic, o nie, dobra, mam pomysł. Dobra, patrzcie, ja teraz się przebiegnę tutaj i mam, nie, lodowe buty. Wow, i co teraz? I co zrobisz, Lemonie? Aha, widzisz, myślałeś, że uda ci się mnie złapać, ale nie ma tak łatwo. Ja mam buty od hakera, zobaczcie, lodowe buty, tak się chyba nazywają. Dobra, tylko przeskoczyć ten ogień, okej. I teraz, słuchajcie, jesteśmy w tym miejscu, gdzie jest labirynt. O nie, jeszcze wpadłem w ogień, żeby tylko się nie podpalić. Dobrze, dobra, dobry parkour ze mnie. Okej, patrzcie, tutaj jestem. Gdzie on jest? Słuchajcie,
zgubił się. Jest tutaj! Widział mnie! O nie! Nie? Nie widzi mnie! Zgubił mnie! A no tak! Słuchajcie, to wszystko jest przecież tutaj żółte! Patrzcie, ile ognia on tutaj rozpalił! Wow, aż normalnie mam lagi! Dobra, nie rzucajmy mu się w oczy, zobaczymy, co on takiego robi. Od razu za nim pójdę. Dobra, idzie. Gdzie on poszedł? Co to był za dźwięk jakiś dziwny? Dobra, poszukajmy go. Czekaj. On tam wchodzi. Dobra, ej! Wszedł do tego pokoju, gdzie zespawnował się haker. Co tam się dzieje? Czekaj. Okej. Dobra, jest tu. O, muszę zrobić to bardzo i to bardzo dyskretnie, żeby on mnie nie widział. Słuchajcie, zrobimy to na F5, żeby było ładnie wszystko widać. Słuchajcie, gdzie on wszedł? Czekaj, może zajrzę do środka. Tak dyskretnie, bardzo, bo jeszcze nic nie widzę. Okej. Ty, jest tutaj! Widzieliście, z góry jakoś zszedł. Nieźle, niezłe rzeczy się tu dzieją. O, ty! On zniszczył ten ekran! Ten ekran, który był z taki... Zasilanie, komputer, wszystko zostało poniszczone. Wow! Dobra, zobaczcie na to. On chodzi z tym tasakiem takim ogromnym. Wow! Żeby on mi tylko krzywdy nie zrobił. Ej, on teraz już wygląda normalnie. Dobra, na spokojnie. Muszę się rozejrzeć. Czekaj. Patrzcie, co on kombinuje. Robi coś. Nie mogę w to uwierzyć, co tu się dzieje. Ty, rozumiecie, to on pokonał hakera. Haker miał go pokonać, ale tak naprawdę no... Co on... Ej, on coś nałożył. Patrzcie na to. Patrzcie, co... To on nałożył tą maskę hakera. Patrzcie na głowę. O nie! O, mamy problem. O, nie! Widzieliście to samo, co ja? Po prostu wszedł do tego pokoju, nałożył maskę i wybiegł. Dobra, ja wychodzę, słuchajcie, jak Lemon wyszedł tam, właśnie na podwórek, w tamtą stronę, no to trzeba by było go odnaleźć. Chodzi! Widzicie to? Ej, on ma maskę nałożoną cały czas. Ej, czy on nie ma teraz mocy hakera? Muszę to sprawdzić dokładnie, co on tam wyczynia. Dobrze, jak widzicie, cały czas tam jest, tylko nie mogę mu się rzucać w oczy, dlatego... Ej, co to za pranie? Kto to wywiesił tutaj pranie? Jakieś majtki, jakieś tutaj spodenki, okej? Niech to sobie tak będzie, ale ja po prostu przejdę się tutaj, na samą górę. Proszę bardzo. O, i będę stąd miał zarąbistą, słuchajcie, pozycję do podglądania jego po prostu czynności. Dobra, gdzie to jest? Tam stoi, okej, chodzi... Idzie w stronę pustyni. Nie gadaj, że idzie w stronę tego kwasu, gdzie on go rozlał. Gdzie wrzucił tego hakerito biednego. Ej, co? Ej, on ma command bloka! Takiego samego jak ja, patrzcie! Nie, co on... Hakowanie świata! Nie, co on wyczy... Widzicie to? Ty, on stworzył drzewo po prostu! I to cytrynowe! Nie. Słuchajcie, to je, tego jest po prostu za dużo. Był haker, teraz jest Lemon, który wyczynia takie rzeczy. O nie! Znowu, czy on stworzy kolejne drzewo? Patrzcie. Tworzy normalnie drzewo. O kurczę, tutaj mało co nie wpadłem. Dobra, ej, słuchajcie, muszę trochę cytryn zjeść, bo jestem mega głodny. I nie wiem, no wiem, że to jest trochę słabo z mojej strony, ale dobra, patrzcie, co on wyprawia. Ty, znowu, patrzcie, command bloka wycisnął. I co teraz? Co on ten... Stworzył drzewo, ale za nim! Nie, widział mnie czy nie? Nie widział, okej. Ty, on jeszcze nie ogarnia. Co, jak on zrobił te drzewo, które lewituje? I tu kolejne. Nie. Widzicie to? Jedno drzewo... Tutaj latające, fruwające drzewo. Ty, znowu command bloka. Ile on tych drzew tutaj chce posadzić? Hakowanie świata, zobaczcie, kolejne drzewo. No o, mamy problem. Powiem wam, że nawet nie wiem, co mam w tym momencie zrobić. Nie wiem, gdzie jest Smajslu. Proszę was, napiszcie mi. Hakowanie świata, znowu. Drzewo kolejne. O no. Ty, jeśli on zasadzi cały świat,
to nic innego nie będzie, żadnego innego pożywienia, tylko cytryny na tym świecie. Wow, patrzcie, usunął nawet drzewo. Jak on to robi? O nie, naprawdę. Ty, czy ja słyszałem tu jakiś dźwięk? Nie, dobra, idziemy dalej. Kolejny, hakowanie świata, dalej hakuje. Dobra, słuchajcie, ja idę do niego, powiem mu, co o nim myślę. Dlaczego muszę mu zabrać tą maskę? Bo on może stworzyć coś znacznie, znacznie mocniejszego. Sami widzieliście, jaki haker miał potężne moce. Co on potrafił zrobić? Ale lepiej, żeby... właśnie tego Lemona ogarnąć w taki sposób, żeby on nie miał maski. Dlatego muszę się zakraść do niego. Tylko jakiś plan! Muszę obczaić jakiś plan. Dobra, podejdę do niego, powiem mu... Lemonie, oddawaj maskę i zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Dobrze, patrzcie, cały czas tam jest. Dobra, ja chyba będę musiał do niego podejść, po prostu mu powiedzieć: Lemonie, oddawaj tą maskę, bo haker może... Nie, dobra, nie, już nikt nie hakuje tych drzew, bo nic, żadnych drzew nie będzie. Lemonie, oddawaj maskę hakera, bo możesz zrobić coś naprawdę tutaj strasznego. Lepiej, żebyś mi oddał tą machę już, w tym momencie. Nie, nie, spoglądaj, nie! Hakowanie świata! Oh, no, co on robi? Dobra, patrzcie, dobrze, że mam tutaj, patrzcie, lud... Nie, patrzcie, co on zrobił? Lewitację mi włączył, trójkę! Nie! Lemonie, czemu ty to robisz? Nie, patrzcie, ucieka! O nie, ja muszę go dorwać! Oddawaj tą maskę, gościu! Dobra, szybko, gdzie on jest? Gdzie ten Lemon? Tu jest! Zobaczcie na to! Chodź tu, Lemonie! Słyszysz mnie? Patrzcie, bo ja nawet mam tego command bloka, ja nie mogę go użyć! Ja już wiem dlaczego, bo nie mam właśnie tej maski! Rozumiecie to? Tutaj gdzieś te command bloki stały. Jeśli na niego kliknę, to nic mi nie daje. Po prostu będę musiał znaleźć tą maskę i z tej maski skorzystać i wtedy ją nałożyć i mogę cokolwiek zrobić na tym command bloku. Słuchajcie, zostawiajcie łapki w górę. O nie! Ej, on chce wejść do świata Lemon Demonów! Nie, tylko nie to! O, mamy problem. Dobra, drodzy widzowie, słuchajcie. Nie, on mnie widzi. O, czy on hakuje świat? Nie, uciekam stąd! Uciekam! Nie! Znowu lewitacja! Na ile? Na 20 sekund, szybko nad wodę! Dobra, zjem sobie ziemniaczka, tak żeby, słuchajcie, być bezpiecznym. O, on idzie tutaj. Nie, tylko nie to. Okej. Słuchajcie, gdzie jest Smyslow? Ja muszę ogarnąć Smyla, powiedzieć mu, co tu się dzieje. Dajcie mi znać, gdzie on jest, pisaliście, że... O, nie, idzie tu! Nie, uciekam. Dobra, nie. Dobra, szybko na drzewo, bo on mnie... Nie, on mnie nie widzi, ty, zobaczcie na to. Tam jest mnóstwo command bloków, z których chciałbym skorzystać, lecz nie mogę, bo... Lemon ma maskę. Dobra, niech on sobie robi, co chce. Ja muszę obczaić plan, jak to zrobić, żeby odebrać mu tą maskę. Moi drodzy, może wy wiecie cokolwiek na ten temat? Może macie jakiś pomysł, jak go złapać? No już kiedyś próbowaliśmy hakowanie świata, co jest grane? Nie, ja znowu nie mam jedzenia. Trzeba by było się czegoś najeść, czy coś. Dobra, idę do tego... słuchajcie, do tego zameczku się schowam. Ej, mam blindnessa, Ty, to on mnie zhakował, znowu hakowanie świata. Jestem, patrzcie, w tym budynku, gdzie był haker na samym początku. Moi drodzy, pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, zostawiajcie łapki w górę. Pamiętajcie o subskrybowaniu również mojego drugiego kanału, Matruner Pel Games. Blindness mi zniknął, nice. Dobrze, wejdźmy do tego pomieszczenia, nie wiem. Zastanówmy się, może co tutaj mam robić. Jestem tutaj. Okej, ale jest naprawdę przypał z tym wszystkim. Zostawiajcie łapki w górę, zapraszam również do sklepu matruner.titris.com. Nie, znowu blindness! I co on wyprawia? On się po prostu bawi, widzicie? Doooo!